Może to zależy. Ja nie wiem, jak to dzieje. Wiatr nie ma kisiek się. Jak nie pójdzie na rękę, to skończę. Nie no, kumam o co chodzi. Nie, chodzi mi generalnie o taką, wiesz, równowagę, no nie? Ja nie mówię, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Kobiety muszą być lepiej traktowane od facetów. Nie mam takiego poglądu, tylko uważam, że powinno być mniej więcej na równo. Jakby jasne, uważam, że kobiety się poczekaj. Dobrze. Uważam, że jasne, kobiety się nie nadają do wszystkich zawodów, w których pracują mężczyźni, no nie? No bo też większość kobiet na przykład nie jest w stanie napierdalać na budowie, no nie? I jakby jasne, ja zwracam honor, no nie? Szanuję. No. To jest bardziej, myślę, że spowodowane taką siłą fizyczną, że kobieta fizycznie jest po prostu słabsza od faceta, no nie? A uważasz, że jak kobieta pierwsza zapierdoli facetowi, on może jej oddać, czy nie? Uważam, że może, ale nie powinien. Ja uważam, że nawet powinien. Tak? Tak, bo później jak kobieta raz uderzy faceta i to jest później tak w psychice, że chuj, zajebie mu, facet nie odda. A ja uważam tak, że są jakoś takie... Jakoś jak ja ci dzisiaj zajebam, bo ale wiesz, ale też... nie, poczekaj, daj mi dokończyć myśl. Jeżeli później... chodzi o taką typową patelę, że się napierdalają w domu, tak. No nie, to jasne, to jakby nie masz z tym problemu. Nie, że nawet wchodzą w typiarne imprezy i walą typa. Aha. A później jak typ odda, o kurwa, napierdalamy go, bo uderzył kobietę. A według mnie czasami kobiety na tyle prowokują sytuację, tak. Że walą liścia, to jakby facet jej wykurwił i złamał nos, to by się nauczyła. Nie uważam, że zawsze to jest dobre, bo nigdy nie jest dobre, bicie się. Zgadzam się z tobą, tak. Ale jak kobieta prowokuje, to takiej kurwa patusiarzy, kurwa tubę wypierdoli. Tak, zgadzam się z tobą, jasne. Jakby to też zależy od tego, wiesz, w jakim kontekście to zrobi, w jakiej sytuacji, no nie? Ja myślę, że w dzisiejszych czasach żyjemy tak. Bo wiesz, na przykład szczerze uważam, że jeżeli facet obrazi laskę, tak poważnie, no to ma prawo mu wyjebać. To ma prawo mu wyjebać, tak. I on nie jakby nie ma w ogóle prawa w tamtym momencie. A jak laska go obrazi, on ją obrazi, ona mu wyjebie. No to wtedy jakby jasne. Jak chce, to może oddać, jeżeli się czuje na tyle... Mamy zezwolenie. Tak. Na bicie kobiet. W sensie... Kurwa, zaraz będę z tego szoty. Chyba, że chcą. Dokładnie. Paulinka, wypowiedz się na temat. Ja... Liść wychowawczy? Niech cię znakom, to jak nie, to jej oddałeś? Patrycja Jamszacka też ma mniejsze IQ, to jest potwierdzone i to jest nawet udowodnione. Okej, ale ja uważam, że jakby mężczyzna ma większe IQ, w sensie IQ, nie, bardziej no, jest większe od twarzy. No, oczywiście, dodaję w męcie. Myślę, jakby chodzi mi o to, że nie mówię typowo o IQ, no nie? Tylko kobiety są mądre, wiedzą o niektórych rzeczach, o których nie wiedzą faceci i odwrotnie, no nie? I to jest jakby unormowane, myślę, no nie? No tak, na przykład facet by nie wiedział, jak... twoja matka wie więcej o samochodach niż ty, no. Akurat prawda. No wiem, dlatego jakby podałam ten przykład, no nie? Facet się taki typowy facet zna się na samochodach i na takich rzeczach, no nie, laska się zna na paznokciach, na makijażu. I jakby, jasna, laska może się nauczyć rzeczy o samochodach, a facet może się nauczyć rzeczy o paznokciach, ale generalnie taka jest natura. Tak. No. Nie mam takich zapowiedzi, bo nie mam na tyle informacji, nie mam takich weryfikacji, no nie, żeby stwierdzić, kto ma większe IQ, a kto ma mniejsze i co jest potwierdzone, a co nie jest potwierdzone. Ale jakby wydaje mi się, że to jest bardziej, tak wiesz, rozmieszczone mniej więcej porówno. Takie doświadczenie życiowe, no nie? I takie rzeczy, którymi się interesujesz, no nie? A uważasz, że szachy to jest gra dla inteligentnych?